Witam wszystkich na webinarze dotyczącym Well Architected Framework Microsoft Azure. Ja nazywam się Piotr Ogrodnik. Pracuję w Altcom Software jako Azure DevOps oraz .NET Developer i w imieniu tej firmy chciałem przedstawić Wam bliżej ten temat. Plan spotkania przedstawia się następująco. Na początku pokrótce opowiem, co nam da dobrze utworzona architektura chmurowa. Potem przejdziemy do sedna, czyli opiszę te pięć filarów dobrze zaprojektowanego środowiska według Microsoft. Następnie szybko opiszę proces migracji do chmury, czyli jak zacząć oraz jak przebiega cały cykl. A na końcu wspomnę, jak ważny jest wybór zaufanego partnera do całego procesu. Po co więc tak właściwie skupiać się na architekturze chmurowej? Jest ona przydatna co najmniej w czterech przypadkach. Przede wszystkim przed przystąpieniem do migracji do chmury. Warto wtedy wiedzieć, w jaki sposób ma nastąpić ta migracja, co chcemy migrować, w jaki sposób chcemy przenieść nasze zasoby. Przydaje się również w celu optymalizacji kosztów naszej infrastruktury chmurowej, lub też gdy będziemy chcieli wdrożyć nowe rozwiązania. Warto wtedy znać, w jaki sposób te rozwiązania powinny być zaprojektowane w oparciu o tą architekturę chmurową, lub też gdy chcemy ułatwić zarządzanie nad naszymi zasobami. Architektura chmurowa powinna mieć plan pewnego dokumentu, który zawsze w przyszłości powinien być dostępny dla osób pracujących w naszym dziale IT. I w przypadku jakichś zmian lub wprowadzenia nowego rozwiązania, te osoby powinny się powoływać na ten dokument, aby wiedzieć, jakie są na przykład ograniczenia nałożone przez naszą firmę. Przejdźmy więc do omówienia sobie Well Architected Framework, czyli tych pięciu filarów dobrze zaprojektowanego środowiska. I na początku omówmy sobie, czym tak naprawdę jest Well Architected Framework. Jest to pewien zestaw założeń służących poprawie jakości naszej infrastruktury na platformie Azure. Są one przygotowane przez Microsoft, dostępne na ich stronie. No i te założenia zawierają pewne dobre praktyki i zalecenia co do tego, w jaki sposób powinniśmy przystępować do planowania naszego środowiska chmurowego oraz wyznaczają pewne filary doskonałości architektonicznej. Te pięć filarów to niezawodność, bezpieczeństwo, efektywna wydajność, doskonałość operacyjna oraz optymalizacja kosztów. I teraz przejdziemy sobie przez każdy z tych filarów. Pierwszym z nich jest niezawodność. I warto sobie na początku zdefiniować, czym jest ta niezawodność. No jest to przede wszystkim taka odporność systemu do poprawnego działania, mimo że wystąpią jakieś błędy, czyli system straci połączenie z internetem lub z klientem. Klient wprowadzi niepoprawne dane do systemu, to spowoduje jakąś awarię dalszą, tego typu rzeczy. Dostępność wtedy jest taką miarą, metryką, czyli dostępność określa wtedy, jak często możemy mieć dostęp do systemu lub klient może mieć dostęp do systemu, gdy tego potrzebuje. Mimo że zdarzają się oczywiście awarie. Na jakie awarie możemy więc natrafić? No, są bardzo różne w zależności od poziomu naszej infrastruktury. No i w zależności od tego poziomu właśnie będą to mniejsze błędy lub wręcz katastrofy na tle narodowym. My przejdziemy sobie do tego, w jaki sposób możemy zapobiec takim błędom. Na początku na poziomie systemu. I można to zrobić na kilka sposobów. Przede wszystkim
można wykorzystać load balancing, czyli przygotowanie drugiej kopii maszyny, na którą jest przekierowywany ruch w przypadku, gdy jedna z maszyn nie działa lub obciążenie sieciowe jest zbyt wysokie. Możemy wykorzystywać backupy danych znajdujących się na tej maszynie. Możemy je monitorować i ustawiać jakieś alerty w przypadku, gdy jakieś warunki zostaną spełnione. Oraz powinniśmy być świadomi naszych planowanych prac na tych maszynach, czyli odpowiednio wcześniej zawiadamiać biznes lub naszych klientów do tego, że usługa będzie niedostępna. Przechodząc dalej, mamy awarię na poziomie serweru fizycznego lub switcha. Taką awarię możemy łatwo zniwelować poprzez wykorzystanie availability setów, czyli określeniu, że dwie maszyny wirtualne muszą znajdować się w różnych fizycznych szafach. Wtedy, gdy coś się stanie na poziomie na przykład switcha w takiej szafie, ktoś odłączy kabel, jeden serwer nie działa, natomiast drugi jest całkowicie sprawny. Możemy też wykorzystać klastry active-active lub klastry failover. Co w przypadku awarii na poziomie zony lub data center? No, taka awaria może mieć postać tymczasowego braku zasilania lub awarii chłodzenia. No i zniwelować to możemy za pomocą availability zonów, czyli podobnie jak było na poprzednim slajdzie w availability setach, możemy określić, aby dwie maszyny wirtualne znajdowały się w różnych zonach ażurowych. Wtedy, gdy jeden zon traci z jakiegoś powodu sprawność operacyjną, drugi jest automatycznie wykorzystywany do użytku. Możemy w kontekście backupu danych, no to musimy przechowywać nasze dane na dyskach ZRS, czyli Zone Redundant Storage. Gdyby zdarzyło się jakaś awaria na poziomie regionu, czyli kilka data center zostanie zniszczonych przez jakiegoś rodzaju czynność losową, wtedy do gry wchodzi Azure Site Recovery oraz w przypadku backupu danych, no to musi być on wykonywany na dyskach GRS, czyli Geo Redundant Storage. W jaki sposób możemy stwierdzić, czy aplikacja jest niezawodna? No, mamy parę tutaj pytań, na które musimy znaleźć odpowiedź. Przede wszystkim to, czy aplikacja działa stabilnie, czyli błędy związane z różnego rodzaju błędami programistów, też nieobsłużone wejścia do aplikacji, czyli w przypadku, gdy klient podaje niepoprawne dane. Są to błędy, które tak naprawdę rozwiązać można głównie poprzez dopracowanie aplikacji pod względem oprogramowania, czyli naprawianie bugów. Kolejna rzecz, no to jest pytanie, czy klient może używać aplikacji. Czyli zwykle, gdy aplikacja przestaje całkowicie działać, jest to awaria jakiegoś krytycznego komponentu do działania aplikacji, takiego jak komponentu logowania, z którego nie można stwierdzić tego, czy użytkownik podaje się za tą osobę, którą jest, lub też awaria bazy danych, czyli nie będziemy mogli zapisywać żadnych danych ani odczytywać ich z bazy danych. I taka awaria po części ma podłoże związane z oprogramowaniem samym, natomiast czasami zdarza się, że występuje jakaś awaria systemu, na którym na przykład taka nasza baza danych lub moduł logowania się znajduje. Kolejne rzeczy to jest pytanie, czy usługa jest responsywna, czyli czy występują timeouty. Tutaj też może być to podłoże programistyczne, natomiast warto już tutaj rozważyć,
kwestię tego, czy nasza baza danych jest wystarczająco wydajna do zapotrzebowania, jakiego oczekują klienci. Kolejną rzeczą jest to, czy aplikacja jest odporna na uszkodzenie jednego z komponentów. Czyli co w przypadku, gdy jeden z podserwisów naszej aplikacji przestanie działać? Czy wtedy mamy jakiś proces zastępczy dla takiego przypadku, czy będziemy ponawiać nasze próby do skutku? Czy też może mamy jakiś system kolejkowania, który w momencie braku odpowiedzi przez taki komponent będzie kolejkował nasze requesty do późniejszego przetworzenia. Ze strony architektury jest też parę tutaj punktów, na które musimy zwrócić uwagę. Przede wszystkim, czy planujemy nową aplikację, czyli czy nasza architektura jest przystosowana pod to, że możemy dołożyć do niej kolejną aplikację i bez problemu się z nią zintegrować. Musimy się zastanowić, czy chcemy się dopasować do zastanego rozwiązania, czy też wdrażać nowe rozwiązanie. Kolejna rzecz to, czy obecna architektura jest możliwa do zmiany. Czy na przykład z jakiegoś powodu nie możemy jej ruszyć, ponieważ odpowiadają na to dodatkowe czynniki zewnętrzne. Czy kolejna rzecz to, czy wiemy o pojedynczych punktach awarii, czyli czy jesteśmy świadomi tego, że w pewnym miejscu aplikacja ma to wąskie gardło, które powoduje błędy i brak dostępności. No i czy znamy wymagania dotyczące RPO oraz RTO i czy je stosujemy, w jakim stopniu je stosujemy. Przejdziemy teraz do drugiego filaru Well Architected Framework, jakim jest bezpieczeństwo. Teraz, w jaki sposób Microsoft dba o bezpieczeństwo naszej infrastruktury? Przede wszystkim dostęp do samego data center jest ściśle regulowany i trzeba przejść odpowiedni proces, mieć jakiś powód oraz jeśli już nam się to uda, no to będziemy ciągle monitorowani przez osoby pracujące wewnątrz, tak abyśmy oczywiście, lub ktoś, abyśmy my albo ktoś niepowołany nie wywołał jakichś uszkodzeń. Sama budowa tej lokalizacji data center musi zapewniać jakieś bezpieczeństwo. Czyli no nie budujemy na przykład data center pod aktywnym wulkanem. Oczywiście. Występują kontrole na etapie całego data center, budynku czy też piętra. Przy wejściach wykonywane są skany pod obecność metali, aby nikt nie wniósł jakichś narzędzi albo broni. I same szafy serwerowe są monitorowane. Natomiast o co my musimy walczyć, aby zapewnić sobie w swojej infrastrukturze? Musimy zapewnić zarządzanie tożsamością, jakieś standardy zarządzania tą tożsamością. Musimy dbać o ochronę własnej sieci, aby nikt niepowołany nie miał do niej dostępu. Tak samo z bezpieczeństwem informacji, czyli nie, musimy zadbać o to, aby nie były one publicznie dostępne, tak aby ktokolwiek mógł je zebrać. Musimy też zadbać o to, aby było to wszystko, cała infrastruktura była przygotowana zgodnie z wymaganiami nałożonymi nam na przykład przez urzędy naszych klientów lub też naszą własną firmę. Tutaj na przykład chodzi mi przede wszystkim o RODO i wymagania związane z nim. Oraz musimy też na własną rękę wykrywać zagrożenia. Chociaż oczywiście Azure oferuje tutaj też parę usług, które nas wspomogą w tej kwestii. Jeśli chodzi o zarządzanie tożsamością, możemy to robić przez lokalne Active Directory,
przez ażurowe Active Directory lub też tożsamość Microsoft Office. Możemy wykorzystywać tutaj synchronizację między naszym lokalnym Active Directory a tym ażurowym. Możemy wymuszać MFA, czyli Multifactor Authorization, czyli w zasadzie potwierdzanie naszego logowania za pomocą np. telefonów lub jakichś urządzeń USB. Możemy zapewnić tutaj single sign-on, czyli jedno logowanie do wielu aplikacji, co zwiększa wygodę użytkownika oraz bezpieczeństwo, że poprzez to, że będzie mniej potencjalnych wektorów ataku, ponieważ użytkownik będzie miał tylko jedno miejsce, do którego ma podać hasło. Możemy też, no oczywiście, nadawać jak najniższe możliwe uprawnienia osobom pracującym przy infrastrukturze do tego, aby mogli dalej spełniać swoje zadania, ale nie mieli zbyt dużej władzy. Należy po prostu oddelegować odpowiednie grupy do tego, jeśli jest taka potrzeba. No i podsumowując, powinniśmy mieć całkowity brak zaufania do kogokolwiek, czyli Zero Trust Policy. Jeśli chodzi o ochronę sieci, możemy ją rozwiązać poprzez wykorzystanie Network Security Groups, które działają poprzez otwieranie lub blokowanie jakichś połączeń do subnetów, czyli podsieci. Możemy wykorzystać Azure Firewall do tego, aby ograniczyć dostęp do naszych sieci wewnętrznych, na przykład z internetu lub z jakiejś innej sieci klienta. Możemy wykorzystać Application Gateway, czy też usługę Microsoftu DDoS Protection oraz Microsoft Defender, który nie tylko będzie automatycznie wykrywał potencjalne zagrożenia, ale też przedstawiał pewne rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa, czyli co powinniśmy zrobić z naszymi usługami, tak aby stały się one bezpieczniejsze. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo informacji, no to przede wszystkim powinniśmy się zastanowić, czy mamy jakąkolwiek klasyfikację danych. Czy jest ona przejrzysta, zrozumiała dla wszystkich pracowników oraz czy wiedzą oni, w jaki sposób z niej korzystać. Do pomocy nam przychodzi tutaj Azure Information Protection, tak zwany PureView. Pozwala on na klasyfikację danych w Azure i on-premise. Działa to też również w środowiskach hybrydowych na podstawie Microsoft Office i Azure Rights Management, który pozwala nam szyfrować dokument, na przykład podczas wysyłania wiadomości e-mail. Powinniśmy jednak również skupić się na szyfrowaniu danych tych w spoczynku, czyli danych znajdujących się na jakichś dyskach przy wirtualnych maszynach, danych będących snapshotami maszyn, obrazów, danych znajdujących się na Azure Storage, albo powinniśmy szyfrować zawartość samych baz danych, tak aby znów, nawet jeśli osoba próbująca włamać się do naszej sieci, lub też osoba, która się włamała do naszej sieci, dostanie się do jakiegoś zasobu, to zawartość powinna być dla niego bezużyteczna. Równie ważne jest bezpieczeństwo danych znajdujących się w ruchu. Tutaj mamy kilka przykładów, w jaki sposób możemy takie dane zabezpieczać, czy to z wykorzystaniem sesji RDP lub SSH dla maszyn Linux, czy to przez wykorzystanie VPN-a, aby łączyć się z naszą siecią wewnętrzną z internetu, lub też takie proste rzeczy, które można ustalić na poziomie całych maszyn wirtualnych, na przykład wersja TLS, którą używamy. W celu utrzymania bezpieczeństwa informacji przydatna jest również usługa Azure Key Vault, która służy do bezpiecznego przechowywania
właśnie zarządzania dostępem do haseł, kluczy lub certyfikatów. Pozwala ona na dostęp w oparciu o Active Directory lub nadane tymczasowo uprawnienia do naszych sekretów dla osób, które mogą być tymczasowo lub powinny tymczasowo tylko utrzymać do nich dostęp. Na przykład dla deweloperów, którzy potrzebują sprawdzić, co się dzieje na jednym z naszych produkcyjnych systemów. I kiedy powinniśmy używać Azure Keyboard? No przede wszystkim właśnie, gdy chcemy łatwo zarządzać uprawnieniami do kluczy, chcemy otrzymywać z takiej raporty na temat tego, kto ma uprawnienia. Wtedy, gdy nie chcemy, by sama aplikacja zarządzała kluczami, wtedy nadajemy uwierzytelnienie dla całej aplikacji zarejestrowanej w Azure i nie musimy w żaden sposób podtrzymać klucza dostępu na przykład w konfiguracji aplikacji. No, lub to, o czym wspominałem, czyli dostęp dla deweloperów. Dodatkowo Azure Keyvault, dzięki Azure Keyvault można w łatwy sposób rotować certyfikatami. Czyli jeśli jakieś usługi wykorzystują certyfikat, który jest przesłany na Azure Keyvault, i w momencie, gdy ten certyfikat się skończy, możemy po prostu podmienić go w jednym miejscu, czyli właśnie w Keyvaultie, a wszystkie aplikacje, które korzystały z tej referencji tak naprawdę do certyfikatu, natychmiast powinny pobrać nowy certyfikat i go od tej pory wykorzystywać. Kolejna rzecz, no to są właśnie to, o czym wspominałem wcześniej, czyli zgodność z jakimiś wymaganiami, czy to nałożone przez naszą firmę, czy też nałożone na poziomie międzykrajowym, tak jak RODO, rekomendacja DUKNF, czy też drugi komunikat chmurowy. Trzeba wszystkie te wymagania, które mogą wpłynąć nam na architekturę, wziąć pod uwagę. Na pomoc przyjdą nam tutaj mechanizmy wbudowane w Azure, takie jak Azure Policy albo Defender for Cloud, czy też Azure Blueprints. Pozwalają one na jednorazowe zdefiniowanie polityk, a następnie wymuszanie zgodności z nimi. Na przykład, gdy nie chcemy, aby tworzyły nam się zasoby poza Europą, możemy ustawić politykę, która blokuje wszystkie regiony oprócz Europy. I tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy wiemy, że nie następuje naruszenie RODO, możemy pozwalać na takie odstępstwa od tej reguły i tymczasowo wyłączać na przykład politykę. Jeśli chodzi o wykrywanie zagrożeń, Azure również oferuje tutaj parę usług, które mogą nas wspomóc w tym celu, takich jak Microsoft Defender oraz Azure AD Identity Protection. Pozwalają one na wcześniejsze wykrycie zagrożeń, wykrycie podejrzanych akcji oraz oferuje parę rekomendacji na temat bezpieczeństwa, w jaki sposób możemy doskonalić naszą infrastrukturę sieciową. Kolejnym filarem jest efektywna wydajność naszej aplikacji. W jaki sposób możemy podnieść taką wydajność? Przede wszystkim poprzez odpowiednie skalowanie naszych zasobów. Zasoby możemy skalować w pionie lub poziomie, ale nie powinniśmy tego robić bez żadnych danych, w jaki sposób pracuje aplikacja lub jakie jest przewidywane obciążenie aplikacji. Powinniśmy mieć skądś te metryki i za to odpowiada monitoring aplikacji, który zbiera wszystkie te dane, pokazuje je
w odpowiedni sposób, no i to od nas zależy, aby wyciągnąć z tego wnioski. Możemy oczywiście również zaimplementować pewną automatyczną logikę, która odpowiada za skalowanie, definiować jakieś progi, na przykład powyżej 10 tysięcy zapytań, zwiększamy aplikację, dodając jej kolejną maszynę wirtualną. No i aby ostatecznie rozłożyć to obciążenie. Jeśli chodzi o skalowanie maszyn wirtualnych, jeśli mamy aplikacje działające na maszynach wirtualnych, no to tutaj na pomoc przychodzą nam Virtual Machine Scale Sets. Jest to zasób Azure, dla którego definiujemy tak naprawdę jeden obraz i to właśnie ten scale set odpowiada za udostępnianiem odpowiedniej ilości instancji tego obrazu. W zależności na przykład od naszych własnych wprowadzonych wartości, że w trakcie dnia tych instancji będzie 5, w trakcie nocy 2, lub też na podstawie obciążenia. Jeśli chodzi o skalowanie Azure App Serwisów, to możemy to wykonać poprzez zmianę App Service Planów. Taki App Service Plan definiuje przede wszystkim, ile instancji maszyn mamy, jakie mamy parametry tych maszyn, czyli ilość rdzeni, ilość RAMu, no i jaki system operacyjny działa. Do zwiększenia wydajności naszej aplikacji możemy użyć mechanizmu cache. Przede wszystkim zmniejszą zużycie naszych serwerów bazodanowych, ale również poprawi działanie całej aplikacji, ponieważ niektóre zapytania mogą trwać naprawdę długo i zasobożerne. Jeśli skeszujemy sobie wynik tych zapytań, załóżmy raz na dzień, raz na godzinę, cała aplikacja będzie działać o wiele szybciej i też mniejsza ilość użytkowników odczuje dyskomfort z czekania. Możemy również cache'ować wyniki jakichś obliczeń robionych po stronie aplikacji. Jeśli chodzi o Azure, to mamy tutaj wybór między gotową usługą Cache for Redis albo własnym rozwiązaniem. Usługa ta Cache for Redis oferuje od 250 MB do 53 GB wolnego miejsca na cache dla jednego serweru. Tych serwerów możemy oczywiście postawić sobie więcej. Natomiast to, co jest jeszcze ważne pod względem optymalizacji cache, no to rozłożenie geograficzne oraz rozłożenie danych na serwerach. Te serwery cache muszą znajdować się blisko serwerów aplikacyjnych, tak aby ten nie tracić czasu na komunikację z tymi serwerami. Możemy też oczywiście tutaj rozkładać te dane na różne serwery. Na przykład najważniejsze dane, te, które muszą być jak najszybciej dostępne, możemy przytrzymywać w tym serwerze najbliżej nas. Natomiast dane mniej potrzebne, na przykład wyniki wyszukiwań, jakichś dłuższych wyszukiwań, możemy trzymać w tańszych serwerach oddalonym od naszego data center. Możemy również wykorzystać Content Delivery Network, który jest blisko klienta i również zmniejsza użycie aplikacji, przez co będziemy mieli mniejsze koszty związane z pobieraniem czy wysyłaniem danych do Azure'a. Warto się też zastanowić, czy chcemy mieć aplikację zupełnie odizolowaną od innych aplikacji, ponieważ w jednym Azure App Service Planie, a właśnie za App Service Plan płacimy ostatecznie, możemy umieścić wiele aplikacji, w zależności od tego, jaki mamy plan wybrany. W darmowych jest to jedna aplikacja, natomiast w tych wyżej postawionych, płatnych, wyizolowanych, jak to są one nazywane, planach,
tych aplikacji może być naprawdę sporo. Oczywiście, po pierwsze, jest tu kilka względów do wzięcia pod uwagę. Po pierwsze, to, że nie będzie całkowita izolacja między aplikacjami, czyli gdyby osoba o złych intencjach weszła nam na aplikację i próbowała się dostać do danych znajdujących się w innej aplikacji, to mogłaby to bez problemu zrobić. Oraz kwestia przede wszystkim zasobów, czyli czy jeden z App Service Plan rzeczywiście wystarczy na działanie kilku aplikacji. No, oraz to, czy na przykład nasze wymogi bezpieczeństwa pozwalają na takie mieszanie się danych z aplikacji. Korzystać możemy również partycjonowanie danych, czyli podział naszych zasobów na jakieś mniejsze, znajdujące się w różnych lokalizacjach. Możemy podzielić bazy danych, jakieś zasoby plikowe lub same aplikacje. No i możemy dzięki temu przede wszystkim skalować obciążenia dla poszczególnych partycji. Kolejnym filarem jest doskonałość operacyjna. Co się kryje pod tym hasłem? Jest to przede wszystkim automatyzacja działań operacyjnych, takich jak wdrożenie aplikacji i późniejsze jej utrzymanie oraz wszystkie akcje związane z utrzymaniem aplikacji, czyli na przykład obsługa błędów. W jaki sposób możemy otrzymać taką automatyzację? Poprzez wykorzystanie przede wszystkim Infrastructure as a Code, czyli zamiast ręcznie wdrażać zasoby naszej infrastruktury chmurowej, możemy zdefiniować je za pomocą kodu. Za pomocą kodu terraformowego, kodu bicepowego, za pomocą ARM template'ów. I w ten sposób mamy kontrolę nad tym, co może będzie zmieniane w naszym środowisku. Również możemy wykorzystać pipeliny do CI/CD, począwszy od samego wdrożenia aplikacji, tak aby ten proces był zawsze taki sam i nie wkradł się nam tutaj czynnik ludzki, poprzez wdrożenie właśnie całej naszej infrastruktury sieciowej w chmurze, która jest wymagana do działania naszych aplikacji. Wykorzystywanie kodu Infrastructure as a Code pozwala również na pewnego rodzaju wersjonowanie tych zmian. Wiemy, w którym momencie jaka osoba zmieniła, co konkretnie zmieniła ta osoba, oraz możemy mieć kontrolę nad tym kodem, czyli na przykład proces zatwierdzania zmian. Celem stworzenia tej automatyzacji jest przede wszystkim spójność konfiguracji na przestrzeni różnych środowisk. Jeśli mamy wszystkie zasoby zapisane w formie kodu, możemy zawsze ten sam kod wykorzystać do wdrożenia wielu środowisk i mamy pewność, że te zasoby znajdujące się na poszczególnych środowiskach są takie same. Dodatkowo, tak jak wspomniałem wcześniej, nie ma tutaj tego ludzkiego czynnika, potencjalnego błędu. Czyli nie będzie przypadku, że ktoś się pomyli i wdroży zły zasób lub zapomni ustawić jakiegoś elementu konfiguracji. Również przyspieszamy tym samym czas przygotowania kolejnych środowisk. Na przykład, mając środowisko deweloperskie, możemy tak naprawdę w każdym momencie z minimalnym wkładem pracy tworzyć nowe środowisko testowe, produkcyjne, preprodukcyjne. Kolejnym filarem jest optymalizacja kosztów. I tak naprawdę wszystkie te filary, o których do tej pory mówiłem, one w pewien sposób mają wpływ na te koszty, ponieważ czy to chcemy zwiększyć niezawodność aplikacji poprzez dołączenie kolejnych instancji maszyny wirtualnej do klastra, czy też chcemy zwiększyć jej wydajność poprzez zwiększenie rozmiaru tej maszyny, ma to zawsze wpływ na oczywiście koszty. I to koszty decydują właśnie, ile jesteśmy gotowi zapłacić za naszą aplikację. Niemniej jednak
cała sztuka optymalizacji kosztów polega właśnie na tym, aby utrzymać optymalną wydajność przy jak najmniejszym wkładzie finansowym. I cały proces optymalizowania kosztów jest bardzo prosty. Czyli nie jest to tak naprawdę proces, bardziej cykl. Czyli na początku projektujemy naszą aplikację, decydujemy, jakie są takie minimalne wymagania zasobowe, aby ta aplikacja działała, czyli jakie zasoby są potrzebne. Następnie ją uruchamiamy i mamy wtedy pewność, że ona działa, ale potem ją monitorujemy. To jest bardzo ważny krok z tego względu, że wtedy dopiero dostajemy informacje na temat rzeczywistej ilości użytkowników, na temat tego, jak się aplikacja zachowuje w pewnych momentach, jak się zachowują niektóre punkty wyjściowe tej aplikacji, i dopiero potem możemy przejść do optymalizacji, czy to po stronie samego kodu aplikacji, czy też po stronie infrastruktury. Czyli możemy wtedy zdecydować albo zwiększyć, albo zmniejszyć rozmiar jakiejś maszyny wirtualnej, na której działa aplikacja. Potem cykl przebiega ponownie, czyli znowu projektujemy na podstawie naszego poprzedniego cyklu, jakie zmiany chcemy zmienić w naszej aplikacji. Uruchamiamy tą aplikację, znowu ją monitorujemy i znów ją optymalizujemy. Do optymalizowania kosztów Microsoft dostarcza parę narzędzi, które nam będą pomocne przy całym procesie. Pierwszy to jest kalkulator kosztów Azure, który potrafi, dzięki któremu z góry określimy szacowany koszt infrastruktury, znając podstawowe metryki takie jak ilość zapytań miesięcznie. Oczywiście trzeba by wziąć pod uwagę tutaj pewien element błędu, natomiast mimo to narzędzie dość wiernie odwzorowuje, jakie będziemy ponosić koszty za nasze środowisko. Kolejne rzeczy to Microsoft Assessments oraz Azure Advisor, które dodatkowo dają nam podpowiedzi dotyczące naszej infrastruktury i co możemy w niej zoptymalizować. Do tego wszystkiego możemy wspomagać Azure Policies, za pomocą którego możemy na przykład wyłączyć jakieś drogie rozmiary maszyn lub drogie App Service plany. I tylko w uzasadnionych przypadkach wykorzystywać je do działania. W jaki sposób możemy rozpocząć więc nasz proces migracji do chmury Azure? Cóż, cały ten proces można podzielić tak naprawdę na cztery kroki. Zbadaj, zmigruj, optymalizuj oraz zabezpiecz i zarządzaj. Teraz przejdziemy sobie każdy z tych kroków po kolei i pokrótce opiszemy. Pierwszym krokiem jest oczywiście badanie, czyli musimy określić, na przykład na poziomie aplikacji, jakie jest TCO, obecne TCO, czyli jaki jest całkowity koszt tego, że tą aplikację mamy u siebie na środowisku on-premisowym i z niej korzystamy, czyli koszty infrastruktury, koszty sieci, koszty prądu. Musimy potem ocenić, jakie aplikacje zyskałyby najwięcej na migracji, czyli jakie aplikacje zyskałyby najwięcej na tym zwiększonym SLA, czy przeniesieniu odpowiedzialności, które otrzymujemy razem z przeniesieniem na chmurę. Potem powinniśmy określić, w jakim stopniu nasze aplikacje wspierają architekturę chmurową i zmiany, jakie powinniśmy wykonać. Te zmiany będziemy lub te sposoby, stopnie, w jakie aplikacje wspierają architekturę chmurową, omówimy jeszcze później. Natomiast na ten moment powinniśmy określić, co powinniśmy zmienić w naszych aplikacjach.
Kolejną rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, no to są dane, z których korzystamy. Powinniśmy określić, co jest źródłem tych danych oraz jakie nasze usługi ażurowe najlepiej do nich pasują. Trzeba wziąć pod uwagę rodzaj danych, czyli czy to są dane w bazie danych, czy też dane binarne. Ilość operacji na sekundę, do których ilość odwołań do tych danych, jaka będzie następować, oraz to, czy te dane muszą być hot czy cold. Hot, czyli muszą być dostępne od razu, od ręki, lub cold, czyli mogą zostać zarchiwizowane i możemy poczekać parę sekund na dostęp do tych danych. Powinniśmy też zrobić takie wstępne badanie, które narzędzia lub usługi w Azure mogą przyspieszyć migrację. Jeśli potrzebujemy na przykład przenieść dużą ilość danych do chmury, Azure oferuje również usługę, której fizycznie przyjeżdża kurier do naszego środowiska on-premisowego. My przerzucamy dane na tak jakby dysk oferowany przez Microsoft, a następnie kurier zabiera ten dysk i przewozi go do centrum data center ażurowego, gdzie one są fizycznie przenoszone. Powinniśmy zbadać też, jak wygląda topologia naszej własnej sieci. Czy będziemy wykorzystywać połączenie hybrydowe w Azure, czy też korzystać z VPN-a, oraz w jaki sposób będą działać niektóre takie usługi współdzielone, takie jak firewall czy DNS. Azure oferuje swój własny firewall oraz private DNS zonę. Natomiast możemy również postawić swoje własne usługi na maszynach wirtualnych od innych dostawców, jeśli na przykład mamy wytrenowany personel do korzystania z tych usług. Powinniśmy stworzyć taki też właśnie plan tych zasobów współdzielonych sieci oraz sposobów, w jaki będziemy rozszerzać tą sieć poprzez stworzenie właśnie planu landing zone. Określmy również zależności, jakie mamy między aplikacjami i bazami danych. To jest dobry moment na przygotowanie jakiejś dokumentacji dla tych wszystkich aplikacji, jeśli takiej nie ma oczywiście. No i określmy swoje priorytety. Najlepiej jest zacząć na małą skalę, czyli przenieść jakieś proste projekty oraz wykonywać nowe projekty z myślą o tym, że znajdą się one w chmurze. I dopiero gdy wypracujemy sobie całą metodologię, nasz zespół nabierze doświadczenia, wtedy dopiero możemy zastanawiać się nad przenoszeniem większych aplikacji, bardziej krytycznych, o ile oczywiście się decydujemy je w ogóle przenosić. Następnym krokiem jest sama migracja, wykonanie samej migracji. I tutaj mamy parę strategii do wyboru. Pierwsza to jest rehost, zwany również lift and shift, który polega na przeniesieniu aplikacji 1 do 1 do Azure'a. Czyli w Azure wykupujemy maszynę wirtualną, która jest w podobnym rozmiarze co nasza maszyna on-premisowa, no i bezpośrednio przenosimy nam kod bez zmian. Drugą strategią jest refactor lub repackage, czyli wprowadzamy jakieś małe zmiany w naszej aplikacji, refaktorujemy ją tak, aby działała w chmurze z zastosowaniem usług chmurowych. To oznacza, że jeśli mieliśmy na przykład bazę danych fizycznie w naszym on-premise, możemy wykorzystać Managed Instance w Azure. Będzie on nieco droższy od zwykłego Azure SQL Database, ale będzie zmniejszy to ilość zmian, które musimy wykonać w samej aplikacji. No i aplikację możemy na przykład przenieść do App Service'u. Kolejną strategią jest rearchitect, czyli zaplanuj od nowa aplikację.
taki proces migracji jest często właśnie dobrym powodem, aby znaleźć te aplikacje, które są wolne w działaniu i zbudować je tak, aby działały bardziej jak mikroserwisy. Na przykład kontenery w Kubernetesie. Możemy w ten sposób znacząco poprawić szybkość działania, wydajność aplikacji. I ostatnią strategią jest rebuild, czyli zacznij tak naprawdę od zera. Stwórz aplikację od zera, mając na uwadze to, że będzie ona aplikacją chmurową i wykorzystaj wszystkie funkcjonalności, które Azure ma do zaoferowania. Czyli na przykład funkcje ażurowe, logikapy, tak aby to była aplikacja cloud native. Kolejną częścią procesu migracji jest optymalizacja. Musimy ją wykonać po migracji, no bo potrzebujemy jakieś konkretne aplikacje, które już działają na naszym środowisku, żeby zebrać z nich dane. I możemy z takiego prostego monitoringu tych aplikacji określić, jakie mamy koszty, jaki plan możemy na przykład pomniejszyć, aby zmniejszyć te koszty, ale aplikacja działałaby dalej według określonej wydajności. Lub też możemy za pomocą niektórych metryk usprawnić wydajność aplikacji. Bo widzimy na przykład, że przy konkretnych zapytaniach tutaj czas wykonywania może być za długi, więc wiemy, w którym miejscu powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, które miejsce powinniśmy skierować deweloperów. W trakcie tego kroku należy też od razu zaplanować kolejny cel, jaki chcemy spełnić po migracji. Czyli taki cel może to być na przykład przeniesienie połowy infrastruktury do chmury lub powiększenie jakiejś konkretnej aplikacji, tak aby była na skalę enterprise, ale może to być również inny cel biznesowy lub finansowy naszej infrastruktury. No i na koniec, gdy mamy już działające środowisko z podstawowymi systemami, należy tak naprawdę zabezpieczać i zarządzać naszą infrastrukturą chmurową. Czyli trzeba pouczyć tak naprawdę nasze zespoły odpowiedzialne za infrastrukturę w naszej firmie, aby zrozumiały różnicę między bezpieczeństwem w sieci on-premise a bezpieczeństwem w sieci chmurze. Ponieważ jest tutaj kilka głównych różnic. Przede wszystkim to, że no on-premise od razu mamy zadeklarowaną sieć, natomiast przy stawianiu zasobów w chmurze zasoby domyślnie tworzą się, załóżmy, z publicznym dostępem. Należy poinstruować nasz zespół, aby takie miejsce na przykład wychwytywał. Czy możemy to też robić za pomocą polityk ażurowych, Azure Policies. Wtedy też jest dobry moment, aby wykorzystywać mechanizmy, które Azure oferuje w celu ochrony naszych danych, czyli szyfrowanie, bezpieczeństwo end-to-end. I najważniejsze, no to po migracji dalej musimy monitorować swoje środowiska w sposób ciągły. Czyli możemy na przykład przydzielić to zadanie jednemu z zespołów infrastruktury lub utworzyć własny nowy zespół, który będzie odpowiadał za monitoring i zgłaszanie jakichś zmian do zespołów, które by już to wykonywały. Wtedy też można zacząć tworzyć jakieś dashboardy z metrykami dla najbardziej kluczowych środowisk czy tam projektów w naszej infrastrukturze. Przez cały ten proces najłatwiej, gdy wspiera nas jakiś partner po stronie Microsoftu. Partner, który poprowadzi nas przez cały proces od początku do końca. I ASC, Altcom Software Consulting, jest jednym z partnerów Microsoftu. Jest partnerem srebrnym w czterech dziedzinach,
Application Development, Application Integration, Data Analytics and Data Center. Co może taki partner jak my zaoferować? No przede wszystkim oferujemy Cloud Native Development, czyli development aplikacji od zera, które są Cloud Native. Co to znaczy Cloud Native? To znaczy, że takie aplikacje korzystają z wszystkich zalet, jakie oferuje chmura, czyli na przykład serverless processing lub usługi pasowe specyficzne dla chmury, w tym przypadku Azure'owej. Możemy Was również wesprzeć podczas migracji istniejących aplikacji do chmury, czyli czy to będzie prosty refactoring aplikacji, lub też, jak wspomniałem wcześniej, cały rebuild od zera. Pomożemy też również upewnić się, że wszystkie Wasze środowiska są wspierane przez, czyli zgadzają się z regulacjami lub wytycznymi składanymi przez państwa lub organizacje. Tutaj mam na myśli na przykład RODO lub inne narzucone ograniczenia. Możemy Wam zoptymalizować koszty, czyli wybierzemy odpowiednią konfigurację dla środowiska, tak aby koszt działania aplikacji był jak najmniejszy, nie zmieniając przy tym wydajności. Możemy też przejrzeć stan Waszej chmury, stan Waszego procesu migracyjnego i podpowiedzieć lub zapewnić wsparcie przy poprawianiu tego stanu. No i jako partner Microsoft możemy być cloud providerem, cloud solution providerem, co wiąże się z niższymi cenami na usługi azurowe przez umowę CSP. Z mojej strony dziękuję za uwagę. Wszelkie pytania proszę kierować na podany tutaj adres mailowy. Ja się z Wami żegnam. Cześć.